Był parking, może być skatepark na dawnym lodowisku. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, które jest właścicielem działki, ogłosiło właśnie konkurs na zagospodarowanie tego miejsca. Jednym z pomysłów jest specjalny tor do uprawiania sportów ekstremalnych. Tak są młodzi ludzie. Zaproponowali, można im zbudować. Jest to sport ekstremalny, ciekawy dla młodzieży. Myślę, że tu jest super miejsce pod parkiem i dobrze by było właśnie pomóc im zbudować ten park. To jest fantastyczny pomysł z tego względu, że tam przygotowana jest już płyta, praktycznie tylko wystarczy zrobić, tak jak tutaj radni wspominali, wystarczy zrobić studzienki, żeby woda miała odpływ, a praktycznie przeszkody można już bezpośrednio stawiać na płycie. Bo to jest miejsce najbliżej dla każdego. Każdy ma tutaj blisko, centrum miasta, każdy może przyjść, pojeździć i wyładować swoją energię, no i to jest najfajniejsze. O skatepark w Sanoku od dawna walczy grupa młodzieży, której pasją jest ekstremalna jazda na deskorolce, rowerach czy rolkach. Pierwszy taki obiekt powstał ponad 10 lat temu. Nie był duży, młodzież zbudowała go sama, tuż przy stadionie. Niestety przed pucharowym meczem Stali z Legią Warszawa władze miasta rozebrały konstrukcję. Teraz sanoccy skejci trenują w Krośnie i Rzeszowie. Brakuje tutaj miejsc takich, do których w ogóle ludzie chcą się rozwijać na takich w sumie rzeczach typu skatepark. Na przykład ja kocham deskorolkę, tak jak inni ludzie kochają BMX-y czy rolki, nie? O to chodzi. A ogólnie no, mało jest takich rzeczy. W ogóle nie ma u nas czegoś takiego, było parę lat temu, ale to zlikwidowali. Także mi się wydaje, że to jest dobra akcja. Miejscówki, które mamy znalezione, że tak powiem, to nie są w pełni legalne z tego względu, że ściga nas Straż Miejska. Niektórzy dostają mandaty, niektórym się udaje tego uniknąć. Jeżdżą ludzie w miejscach niebezpiecznych i wiadomo, że to stwarza zagrożenie dla nich, jak i dla potencjalnych użytkowników, na przykład chodnika czy tam, nie wiem, murku. Chodzi o sam komfort i bezpieczeństwo podczas wykonywania trików. No nie wiedziałem, że jest tak dużo młodzieży interesującej się tymi sportami ekstremalnymi. I jestem teraz całym sercem z nimi i wszystko zrobię ja, a będę proponował na zarządzie Sokoła, żeby im pomóc, żeby oni poczuli, że ktoś jest z nimi. Młodzież wie, jakiego skateparku w Sanoku by chciała. Podoba im się obiekt w Jaśle, ale podobny kosztuje 200 tysięcy złotych, a Sokół nie ma takich pieniędzy. Chcielibyśmy zarobić na parkingu pieniądze, które przeznaczylibyśmy na ogrodzenie, a później na skatepark. Jaki los czeka Torsan, tego jeszcze nie wiadomo. Projekty w sprawie zagospodarowania starego lodowiska można składać do 4 lipca w siedzibie Sokoła. Kiedyś było tu boisko sportowe, później basen i amfiteatr. Do 2006 roku było tu sztuczne lodowisko, na którym grali sanoccy hokeiści. Później parking, który miesiąc temu został rozebrany. Czy będzie skatepark, okaże się w ciągu najbliższych tygodni.